Ale ogólnie, jeżeli byśmy zorganizowali kolejny taki cykl, to byś przychodził? Ja chcę, żebym przychodził. Tutaj poezja, piwo, dziewczęta. To jest to, co na mnie wpływa i mnie jakoś kształtowało. Najlepszy cykl, na jakim byłem w życiu. Patrz się literówka. Ogromnie. Koledzy, jak się podobała literówka? Podobała się, dziękuję. Sława taka sięgająca, wiesz, Hollywoodu i tak dalej. Nie, spoko, to jest bardzo miłe uczucie, kiedy ktoś czyta to, co jest napisane przez ciebie, co wiesz, że ma ogromną wartość i się bardzo cieszy i komuś to się podoba i ktoś też dostrzega w tym jakąś wartość, to jest bardzo przyjemne uczucie. To jest taki wiatr w żagle. I nie mam z tym problemu, bo też chciałbym, w sumie wiesz, poświęcać swoje życie czemuś, nie? Na przykład pisaniu. Też to jest taki powód, dla którego wydałem tę książkę, bo chciałbym, żeby coś zostało zapamiętane z mojego życia. Mi się świetnie w tym odnajduje, że się moje wiersze podobają ludziom, no, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, co mogę się powiedzieć na ten temat, no. To jest bardzo miła sprawa. A jeżeli można wpłynąć na czyjeś życie jeszcze, żeby na przykład zaczął zastanawiać się nad tymi wierszami. W ogóle. Chcę, że robię coś ważnego. Na pewno ważniejszego niż praca jako fotograf i robienie zdjęć dyplomowych, czy paszportowych, czy ślubnych, czy pogrzebowych. Nie, to nie ma co porównywać. No dobra, jeżeli mamy czytać, to pierwszy wiersz został wywołany. Pierwszy wiersz został wywołany. Ma najbardziej klasyczny wiersz w książce. Funeralny kołnierzyk. O Jezu, mały Jezu, zniosłem cię na szczyty. Baudelaire. W tym wierszu papeteria usycha za tuszem. Cienie chciałyby porwać płomień do fokstrota. Za graniastym bulajem nadrzeczne kamienie nie czują tyłków praczek. Brzeg od nich się cofa. W tej historii notatka zamieniona w krypę. Bez masztów, steru, kotwic. Jednoosobową. Kurs obrała na wczoraj, bo jutro nie tęskni. Pragnie bitem przełamać trzy greckie porządki. W tym miejscu nie ominiesz maelstromów jutra. Zupełnie jak Debora z książki Rolomeja, pogubimy ideę, zanikniemy w sobie, oszołomieni szumem maszyn, skanując kreskowe kody dłoni, drżąc przed strofą kata. W pawich piórkach wisimy nad miastem, któremu za kołnierz spada słońce ostatnie. Takie klasyczne rozpoczęcie. Nie wiem, czy chcesz, żebym przeczytał jakiś wiersz, czy mogę sobie wybrać. Możesz wybrać. Mogę sobie wybrać. Ten szary o Marysi. No to nie, to długi. Kawałek. Drugi wiersz. No dobra, drugi wiersz będzie tak jakby wywołany przez ciebie. Mamo, no, obiecuję, że już w żadnym wierszu nie użyję kurwy i nie będę pisał o jebaniu czy umizgach pod starą remizą. Gdzie dyskoteka i mokre dzierlatki czekają na pchnięcia w pluszowe serduszka. To dlatego, że sprzed wczorajszych ognisk nie wyjmujemy czarnych ziemniaków, a kiełbaski wyjmujemy z mikrofalówek. Tutaj nawet trawa przestała szumieć, apety się tlą, mąc spokojenie sejsmografów. Tutaj im bardziej dojrzały, tym bardziej leniwy, im brzydszy z gęby, tym piękniejszy w środku. Ale piękno to dyskusyjna sprawa. Przecież ściegi od nadgarstki z połokcie też mogą być piękne. Obiecuję, że już w żadnym wierszu nie zabiję siebie ani nikogo innego.
nawet psa sąsiadów. Mamo, przestanę wymyślać historie nie mające miejsca poza moją głową. Spójrz, puszczają szwy szyby w czerwonej kałuży statek higienicznej chusteczki. Widzisz, nawet teraz nie potrafię przestać, a przecież ktoś kiedyś powiedział, że poezja nie łamie świadectw. I gdybym wiersz skończył w tym miejscu, zjebałbym pointę, bo czytelnicy nie widzą zbawienia w banale, jak Jeff Koons, jak Michał, jak ciotka Ala łykająca fajans z Almi Deco. Obiecuję, że już nigdy więcej nie będę naśmiewał się z bliskich, ani z dalekich, ani z pełnosprawnych, ani z kalekich. Mamo, obiecuję, że przestanę pisać, ale przelej mi 300 zł. Człowiek jest w stanie obiecać wszystko po to, aby dostać jakieś pieniądze. Kiedy na przykład jest głodny od 3 dni i jeżeli ma ziemniaka i jabłko na śniadanie, to jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, albo kiedy znajdzie takiego tłustego kipa na ulicy i może go później wytoczyć, zrobić z niego przypopiela, to naprawdę to jest spoko. I wierzcie mi, nie wiem, czy byliście głodni kiedykolwiek w swoim życiu. I te emocje mnie inspirowały do napisania tego wiersza. Co człowiek może obiecać, żeby tylko zaspokoić swoje takie najbardziej prymitywne potrzeby. Znaczy prymitywne, bez których się nie może obyć. Nie możemy istnieć, żyć bez jedzenia, oprócz jakichś tam szwakirów, eremitów i tak dalej. Otóż Izy trzeba było się zapytać, bo jest specjalistką w tych sprawach. I trzeba na pewno mnie tak jakby troszeczkę postawić obok. Wiem, że piszę głównie w pierwszej osobie, ale to jest po części taka maska. Po części chęć wcielenia się w wiele ról, bo jestem zapalonym RPGowcem. Nie wiem, czy wiecie, to jest roleplay game, nie komputerowe, tylko papierowe. I myślę, że to w głównej mierze tak jakby dyktuje podmiot liryczny. Nie lubię zaczynać, ale okej. Zapomnij mi w świat. Wszystko, co wiesz, zapomnij. Co czułaś, czuj to bardziej. I nie patrz ciągle w krąg, zamknij oczy pośród łąk. Niech świat nowy ci się śni, niech rozdzielą się od wód wody. Niech blask nowych gwiazd na niebie lśni. Niech wstanie nowy dzień i noc nowa. Niech wyrosną kwiaty, ptaków lot wytryśnie. Niech kot przed sad, niech się tobie przyśnie. Całe życie do reklamacji. Nie przyjmujemy zwrotów, nie dajemy żadnych gwarancji, nie podbijamy kart, podbijamy oczy. Zaczynamy o 6, kończymy o 12 w nocy. Więc budzisz się w ciemnościach. Więc budzisz się w ciemnościach, ale tutaj wszystko stoi w pełnym świetle. Ubierz się ładnie, bo na ciebie patrzymy. Całe życie do reklamacji. Dobro. Wróciłam do miasta, w którym rozpadają się wynurzają z ciemnych bram, nie mogąc spać. Czyszczą ulice ciałami, poruszają bezszelestnie. Rano pobudza dźwięk szary w tramwaju z przybrudzonymi szybami na początek każdego powtarzalnego dnia. To takie uzupełnienie, zanim samochody pracujących wyjadą z pretensją. Popędzą i popełzną, ponownie zmęczeni, po asfalcie skończywszy pracę. Słonecznym mieszkańcom Zielonego Załogu. To nie ja dla siebie, to nie dla siebie piszę i waszych głów uderzam. Mówić ja głupi nie umiem, tylko myśli poszerzam. Wierzcie Słowianem, potężnym to brzmienie, jeszcze większy zaszczyt cienistym pod plemią. Określ ten rejon, spójrz z góry na siebie. Cóż pokłaniasz między wehikułami, jak ptactwo śpiewa i ciebie. Pomyśl raz jeszcze, czy odczuwałbyś ulgę w miejscu bez drzewia? Nie, tu podpowiadam. Czarno nad miastem, w nie każde te piękne. Czyż nie uciekasz, skąd tu przychodzisz i czego szukałeś? Żyjesz w lesie i on w tobie, proszę. Niech symbiozą się to zowie. Domyśl wtedy swe czyny bezsprzeczne. Czy ja wchodzę bez pukania? Czy ja wchodzę bez słowa? Poszło ci nieźle. To kochani, chcecie smutny, czy wesoły, depresyjny, czy jaki? Wesoły! Depresyjny! Smutny! Depresja! Depresyjny! Tak! Wesoły. A czas leci! No dobra, depresyjny. Mam tak. Mam wakacje, pracy,
i różaniec w kieszeni chroni mnie przed seksem z nieznajomymi i jeszcze mnóstwo kluczy. Naprawdę nie pamiętam skąd, do jakich drzwi. Teraz kilka przerw musi być taka. Do jakich drzwi dźwigi za oknem pracują non stop i sikam krwią. Tak! Sobie wyobrażam, że sikam krwią. W 2002 roku znaleziono w Muzeum Narodowym nieopublikowaną część pana Tadeusza. Nie była już autorstwa Adama Mickiewicza, lecz bezimiennego poznańskiego poety muzyka o wdzięcznym tytule Pan Ryszard. Przeczytam teraz inwokację do tej księgi. Jerzyce, kurwo ty moja, ty jesteś jak feta. Ile ociem trzeba zaraopować? Nie wiem, żyleta. Lech to pany. Dziś smrody twe w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. O bimrze z Bukowskiej, ty pijany w bramie. Co lud swój ochraniasz już po jednym gramie. Stężenie jest tak kurewsko duże, że wymiękają po nim i porządku stróże. Neologizmów jest bardzo mało, nie stworzyłem żadnego neologizmu, raczej takie pokractwa językowe, jak na przykład wielbłędy albo histeorie. To jedyne, co udało mi się stworzyć, na przykład na Witkacy. On robi neologizmy, ja zero neologizmów, znaczy się do tego poczuwam. Nie wiem, czy wiecie, że słowo nienasycenie zostało wymyślone przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Albo krajobraz chyba przez Lechonia, czy nie wiem, no, dokładnie. Ale ja nie tworzę neologizmów. Lubię bawić się językiem, uważam język jako coś żywego, oczywiście. I też mam takie przeświadczenie, że nie ma zakazanych słów. Że język po prostu ulicy musi mieszać się z językiem. Nie, musi, po prostu chcę, żeby tak było. Z językiem klasycystycznym. Słucham? Bardzo możliwe. Ale tu ma prawie w ogóle nie. No. Jeżeli chodzi o język, wszystko, co jest tylko się da zasłyszeć i obce słowa, jakieś totalnie slangowe, z bramy, dresiarskie, raperskie, język musi być żywy, wszędzie, każde słowo, nawet jakiś głupi zrodzi dziecka, jakieś onomatopeje, no nie mam żadnych blokad pod tym względem. Nie uważam, że na przykład to jest świątynia, znaczy uważam, że to jest świątynia, do której trzeba wejść i ją zbrukać. Ale coś takiego. Trochę znam, oczywiście, ale nie zagłębiałem się, nie przerywam przez jego wszystkie wiersze, nie myślałem nad nimi, uwielbiam go za melodykę. Mega. Z tamtych lat to Aleksander Bach na pewno, jeżeli chodzi o poezję polską. Jestem trochę niedoczytany. No tak, jeśli chodzi o poezję polską, to raczej bardziej poetów współczesnych mógłbym wyliczać. Robert Rybicki, Konrad Góra, jeszcze Cezary Domarus, ma super książkę. Środki. No co mogę wyliczać? Czytanie Ninet Nerwal, super poetka. Bardzo ją lubię, Tomasz Kółka. To no, ogrom, jest ich mnóstwo. Raczej nie. Tak, bo na przykład piszę, unikam czytania. Kiedy do 27 roku życia nie czytałem nic Bukowskiego. Kiedy dostałem w ręce jego pierwszą książkę, no i chyba tak, to była pierwsza wydana z Szynką Raz. Czytam to, później wyknąłem Bukowskiego w ciągu miesiąca wszystko. Zacząłem pisać
W ogóle nie swoim językiem, tylko językiem Bukowskiego, więc strasznie mi się to nie podobało. Zainfekował mnie na maksa. Postanowiłem, że nie będę tak, tak robił. Muszę uważać po prostu. No ale na pewno warto czytać polską poezję współczesną, gdyż mamy bardzo silną scenę literacką. Warto to śledzić, jest mnóstwo nazwisk, mnóstwo stylów. Ludzie robią różne rzeczy i no, tak naprawdę tutaj dużo się dzieje i dlatego nie wiem, jak tam stoicie z poezją współczesną polską. Teraz, jeżeli słabo, to jest bardzo, bardzo dobre wydarzenie, żeby się z nią zapoznać, to jest Poznań poetów. Przyjdzie kilku super autorów, atmosfera jest niesamowita. Można być w kuluarach, pić piwko, gadać, palić papierosy. Bez żadnej spiny. Więc jak najbardziej możecie sobie odwiedzić.